Witajcie polegamiści, Paweł Winiarski, polegamy.pl. Mamy niedzielę, trzy, więc pora na kolejny odcinek vloga. Przegrany tydzień. Na początek mała zagadka. Co to jest? Trzy niepochlebne opinie pod recenzją. W poniedziałek na stronie pojawiła się moja recenzja Gears of War Judgment. Dostała 4/5, więc nie jest to najlepsza część serii, choć tak naprawdę to nie jest część serii, bo seria zamknęła się w trylogii, a to taki spin-off. Co tu dużo mówić, People Can Fly dało radę, zdecydowanie dało radę, w związku z tym, że kampania i pokłosie, czyli ta taka dodatkowa kampania wycięta z Gears of 3 jest już za mną, sprawdzę ją sobie za jakiś czas jeszcze raz, żeby wywindować trochę wyniki, które osiągnąłem, a tymczasem siedzę sobie na multi i przede wszystkim wciągnął mnie tryb jadka, w którym każdy na każdego strzela do siebie, albo piłuje się, albo rzuca granatami. Fajna jest sprawa, że granaty mogą się na przykład przyczepić, jeżeli dobrze celujecie w przeciwnika, co może być to zaskakujące i kojarzyć się z serią Halo, także są takie niespodziewane śmierci. No, obrzyn nie jest tak mocny jak na początku Gears of War 3, ale wciąż jest to moja ulubiona broń. Wiem, nubię lamię, ale dwa takie strzały z bliska mogą położyć kogoś ze zwykłym shotgunem, także jest to w miarę łatwy, przynajmniej na początku, sposób na zaliczanie wielu killi w meczu. No ale jak sami pewnie widzicie, jeśli gracie, jest w premierze, w związku z powyższym Amerykanie są na serwerach i dzieciaki trochę potrafią napsuć krwi. No i póki co dla mnie skończyły się czasy, kiedy byłem na początku tabeli w jadce. Grałem sobie jeszcze na początku weekendu w Diana Sisters. Ja byłem atarowcem, więc nie grałem w ten tytuł na komodorcu. Maciek był komodorowcem, czyli powinniśmy się nie lubić chyba. Komodorowca walcz gumowca. Więc Maciek zajmie się recenzją, a ja sobie po prostu gram. Póki co bardzo mi się podoba, szczególnie to przeskakiwanie między światami. No i przede wszystkim podoba mi się muzyka, szczególnie ta punkowa część. Też można jej posłuchać w Spotify, w ogóle wszystkiego teraz można posłuchać w Spotify. No i przede wszystkim to jest bardzo fajna platformówka, wciągająca, momentami trudna, momentami łatwa. I podejrzewam, że im dalej w las, tym będzie jeszcze trudniej i po prostu w którymś momencie przestanę. Chciałem tylko dodać, że ja wciąż uważam, że najlepsze platformówki są na handheldach. To znaczy, handheldy są najlepszą platformą do platformówek. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, w sensie masło maślane. No ale wolałbym sobie Diana Sisters pograć, na przykład na Wicie, a nie na dużym ekranie. It's time to read some fucking hate! Pan Marek Tymiński w CNBC Business niedawno wypowiadał się na temat Snajpera 2 i trzeba powiedzieć, że wypowiedział się bez dwóch zdań. Jest to póki co low content tego roku i myślę, że bardzo trudno będzie go przebić. Wiem, że nie możecie się doczekać końca vloga, gdzie miało być odpowiedź na zagadkę i rozwiązanie, więc rozwiążmy ją teraz. Co to są trzy niepochlebne opinie pod recenzją? Otóż to jest zorganizowana akcja hejterska. Zorganizowana akcja hejterska. Zorganizowana akcja hejterska. Czyli wychodzi na to, że jeżeli pod recenzją znajdzie się kilka niepochlebnych opinii na temat samej gry, no powiedzmy, że od osób, które grały, bo od tych, które nie grały, są bez sensu, to już jest zorganizowana akcja hejterska? Czy zorganizowana akcja hejterska jest, jeśli tych opinii jest 5 albo 10? No w tym wypadku to nasi czytelnicy są tymi hejterami, którzy się organizują w te zorganizowane akcje hejterskie i hejtują wszystkie gry, bo prędzej czy później pod każdą grą znajduje się kilka komentarzy niepochlebnych, no bo gra nie każdemu musi się podobać. Na takie mydlenie oczu, takimi bzdurami jest dziwne. I tak jak mówiłem, to będzie chyba największy lol content tego roku. No a Snajper 2 dostał 2/5 od Maćka i ja Maćkowi całkowicie ufam w temacie tych gier, generalnie gier. No a Maciek u nas jest wielkim fanem FPS-ów i strzelanek, więc zna się na rzeczy. I skoro wystawił 2/5 Snajperowi, to znaczy, że Snajper zasłużył na 2/5. I nie ma co mówić tutaj o tym cudowna gra, której nie docenia polska prasa, a doceniają czytelnicy, bo wystarczy spojrzeć w naszą recenzję. No i tam czytelnicy Poligami nie docenili Snajpera 2, przynajmniej w większości. Czyli zorganizowana akcja hejterska. Thank you.
tygodniowych po prostu do zrobienia do momentu, kiedy najlepszym zwiastunem był zwiastun Bioshock Infinite, który totalnie mnie nie interesuje, bo nie interesował mnie Bioshock 1 i Bioshock 2, ale generalnie zwiastun jest fajny, kolorowy, dużo w nim się dzieje. Podobno gra jest niezła, tak mówią na zachodnich serwisach, także będzie wam się spodoba. Ale zarządził w tym tygodniu, dokładnie w piątek, w internetach zwiastun odświeżonego DuckTales. DuckTales Remastered i powiem szczerze, nucę tę melodykę od piątku. Przez całą sobotę i już pół niedzieli. I nie mogę się doczekać tej pozycji. Wrócą wspomnienia, no to jest takie trochę żerowanie na wspomnieniach, ale zwiastun wszystko rekompensuje. Jest i muzyka, jest i grafika, jest i fajny gameplay. I takiego tytułu oczekujemy. Myślę, że to będzie jedna z najlepszych platformówek tego roku, a może będzie też GOTY. W dzisiejszym odcinku muzycznym Norwegia, Celestial, Bloodshed z nową płytą. To nie jest popularne granie, przynajmniej w takim mainstreamie metalowym, black metalowym. Tutaj zespół sięga do korzeni takiej muzyki. Może tyle korzeni, co do tej muzyki black metalowej norweskiej, którą grano w latach 90. Przede wszystkim stawia na klimat. No, o technicznym graniu nie można tutaj mówić, ale bez wątpienia nie można też mówić o słabym brzmieniu, bo brzmienie jest naprawdę niezłe i jeżeli złączymy te dwie rzeczy, to wychodzi dość hipnotyzujący, tajemniczy krążek, którego należy bez dwóch zdań słuchać od początku do końca. I jeżeli macie ochotę na takie posłuchanie, sprawdźcie serwis Spotify, bo tamten krążek można posłuchać zupełnie za darmo. Jak najbardziej polecam. Tyle tylko, że warto pamiętać, że to jest muzyka dla ludzi, którzy lubią metal. No i to by było na tyle w tym tygodniu. Do zobaczenia za tydzień. Hej!